Minęło 226 dni od śmierci żony, a ja spędziłem noc w ramionach obcej kobiety. Obcej to źle brzmi. Nie jest obca, bo jej wspomnienie tkwiło we mnie przez 40 lat. Że jesteś, nic ci nie jest? Nie. Zdajesz sobie sprawę, jak się martwiliśmy? Gdzie byłeś? W domu. Nie kłam. Dzwoniłam na komórkę i na stacjonarny, nie odebrałeś żadnego. Myślałam, że coś ci się stało. Nic mi nie jest, córcia. Jestem w świetnej formie. Boże, tato. Ty byłeś u tamtej babki. Jak ty mogłeś to zrobić? Jak mogłeś to zrobić mamie? Córcia, mamy nie ma, mama nie żyje. Nie mów tak! Bardzo kochałem twoją matkę i codziennie o niej myślę, ale jej już nie ma. Ale tato, nie minął nawet rok. A za rok coś się zmieni? Mamy nadal nie będzie. Ale ty masz nas, Magdę, mnie, wnuki. Pewnie i bardzo was kocham. Ale to mi nie wystarczy. Naprawdę? Na stare lata zachciało ci się nowej baby? Nie mam nawet 60. Tato, to jest żałosne! Ty kompromitujesz siebie i rodzinę! Jak ty będziesz się nadal tak zachowywał, to ja ci ograniczę kontakty z wnukami. Nie strasz mnie, dobrze? Ja też mam prawo do szczęścia. Tak? Mama przewraca się w grobie! Nie, ja stąd idę, ja nie mogę na to patrzeć!